Cześć. Dzisiaj będzie wideo z Magic the Gathering. A dokładniej gramy w tryb draft. Tryb draft. Tworzymy talię 40 kart. Będzie to premier draft, czyli wraz z 7 innymi graczami będziemy otwierać paczki. Z każdej paczki wybieramy jedną kartę. Jeżeli ktoś wie, na czym to polega, nie muszę tłumaczyć. Jeżeli ktoś nie wie, zobaczę zaraz w praktyce. Mamy format March of the Machine. Najnowszy dodatek jest na dzień kwiecień, maj 2023. Format jest skomplikowany. Dużo potężnych, rzadkich kart. Kombinacje kolorów są... nie są tak aż bardzo suportowane. Inaczej, synergia nie jest aż tak istotna jak po prostu karty dobrej jakości, ale są wyjątki, na przykład czarny-biały. Jest bardzo dużo synergii na kartach zwykłych i niepospolitych, synergii ze stworkami typu Phyrexian. Biały i niebieski ma dosyć dużo rycerzy. Pozostałe kolory, synergie są trochę słabsze. Zobaczymy. Więc płacimy i jedziemy. Cel to jest 4 albo 5 zwycięstw. Wtedy będę naprawdę happy. Ale może być różnie. Ready. Czekamy. Dobra. Nasza rzadka karta to jest Invasion of Tolvada. Potencjalnie bardzo potężna bitwa. Gdy uda się ją obrócić, pokonać, bardzo trudno przegrać. Gdyż z każdym turem dostajemy duszka 1-1, które lata. Nasze tokeny mają też kradzież życia, w szczególności te duszki oraz jeden do ataku. Także wszystkie inkubatory będą miały kradzież życia. Bierzemy. Czarno-biały kolor, fajny kolor, przynajmniej dla mnie. Można tą kartę zagrać także w kolorach czarno-niebieskim, dodać odrobinę bieli. Albo... no, zobaczymy. Zobaczymy. Mamy inną rzadką kartę do wyboru, jest to Bloodfeather Phoenix. No, karta dla zupełnie innego rodzaju talii. Agresywnej talii czerwonej. Ja wolałbym jednak talię, która nie chce próbować zabić przeciwnika w piątej turze, gdyż w tej grze, no w tym formacie jest to raczej no, ciężkie do zrobienia. Patrzymy na czarne, niebieskie, białe. Mamy Invasion of Vryn. Bardzo dobra bitwa, jeśli chodzi o przewagę kart. Phyrexian Awakening. Idealnie się komponuje z naszą pierwszą kartą. Nie będę tłumaczył wszystkich kart, bo to nie ma na to tyle czasu. Mam też dobry removal, fajna flourish. Removal is key. Ok, znowu mamy dużo dobrych niebieskich kart. Pruning Champion, Annihilate Essence, zaskakująco skuteczne kontr zaklęcie. Z białych Kindkin Billy Rider, bardzo groźna. Jeżeli jesteśmy w stanie wzmocnić siłę tego rycerzyka, ja biorę Collective Nightmare. Znowu removal, może się pozbyć natychmiast małego stworka. Ma także Convoke, można go zagrać taniej. Będziemy się na razie trzymać koloru czarnego, a potem się zobaczy. W kolorze czarnym mamy Render Inert. Świetna karta z bitwami. Może także zniszczyć inkubatory. Gloomfang Mauler. Bardzo drogi, potężny potworek. Jeżeli potrzebujemy many, możemy odrzucić go za 2 i dobrać bagno. Ja bym wziął jednak Render Inert. Zaskakująco użyteczna. W kolorze czarnym mamy tylko Failed Conversion. To jest removal, ale dosyć kosztowny. Spośród pozostałych kolorów, no w zielonym kolorze mamy dwie bardzo dobre karty. Cosmic Hunger, Tangled Skyline. Moglibyśmy też grać
Czarno-zielony od odrobiną bieli. Świetny removal, jeżeli mamy wystarczająco dużego potworka. W tej chwili chyba trochę blokuję paczki, ale no. Ciężko, o, trudno inaczej, jeżeli się nie. Jeżeli się tłumaczy, to się robi. Tangled Skyline. Świetna do bardziej kontrolnej, powolnej talii. Trudny wybór. Weźmy tą, gdyż ta karta jest niepospolita, trudniej ją spotkać. I mamy plan. Okej. Mamy plan. Więc Herbology Instructor. Dobra karta do powolnej talii. Bierzemy. Nie będę przeciągał. No z czarnych nie ma nic do wyboru. Mamy... To trochę już za dużo kolorów. Wolę mu się trzymać tych trzech. Tą kartę chcemy koniecznie zagrać w talii. Mamy elfa ze zdolnością Death Touch, czyli śmiertelny dotyk. To nie jest dobry kontr zaklęcie. Zobaczymy, co z tego będzie. Zielony, czarny. To jedna z niewielu kart w formacie, która może zniszczyć artefakt albo enchantment. Mam także krainę. W talii 2-3 kolorowej te krainy są bardzo wiele warte, więc weźmiemy. No czarny się trochę, że tak powiem, spłycił. Mamy znośnego stworka 2-2. I tak otrzymaliśmy dinozaura z powrotem. Mam także Atraxa's Fall. Można zniszczyć bitwę, artefakt, enchantment albo latającego potworka. To nie jest złe. Albo Wildwood Escort. Kurde. Weźmy dinozaura. Tutaj można polemizować. Ta karta... Nie jestem do niej przekonany. To trochę trudniejszy wybór, ale nie będzie. Nie będziemy grać... Moment. Możemy w sumie zagrać tą kartę. Zielony, czarny. Biały. Wymaga posiadania dużej ilości potworków na stole. No ale efekt robi różnicę. Każdy stworek otrzymuje +1/+1. Okej, no. Mamy Mana Dork. Soter, który może generować manę albo pomóc nam pokonać bitwy. Później w etapie gry. Ta karta nie jest zbyt znacząca. Oj, to też nie. Dobra. Rzadka karta. Fuck. Okej, niesamowita karta w kolorze niebieskim. Czy warto byłoby się przesiąść? Na pewno jest lepsza niż to. Nie chcę grać czterech kolorów. A niebieski nie był tak bardzo otwartym kolorem. Poza rekinem mamy tutaj... No tak, nie... Mamy Rimbreaker's Grasp. Mamy krainę. Ja wezmę rekina, bo bez dwóch zdań ta karta jest najpotężniejsza z tych wszystkich. Zobaczymy, czy uda nam się trochę przestawić talię. Ile mamy w ogóle potworków, które działają z Cosmic Hunger? Na razie szału nie ma. Inwazja Kamigawa, Silver Existence. Dobry removal, ale wymaga dwa białego. Dobry stworek za dwa many. Szczur. Jest niezły. Cholera, no. Ciężko wybrać. Weźmiemy Cosmic Hunger.
Mamy kolejny removal. Dosyć kosztowny. Dosyć kosztem 6 manę to dużo. Ale może się pozbyć wszystkiego. I zostawia nam potem potworka. Inkubator w kolejnej turze. Można go skrzesić. Poza tym... No niebieskie karty są takie sobie. Tutaj mamy zielony nic, niebieski nic, czarny. Całkiem niezła karta z bitwami. Można szybciej pokonać bitwę. Ta karta jest ok. Dobra, jak się ma dużo removal. Jak nasza krzywa wygląda. Mamy szczur, Converter Beast, Bonded Herd Beast. Te karty są trochę powolne. Kurde no. Wezmę Converter Beast. Chciałbym sprawdzić, czy ta karta się sprawdza w praktyce. Mamy krainę czarno-zieloną. Atrakcyjny wybór. Poza tym Storm the Seed Core. Rozłóż 4 punkt tokeny plus 1 na twoje potworki. Zyskują one Vigilance and Trample do końca tury. Bez wątpienia najpotężniejsza z tych kart. Ale ja wezmę krainę, jak mam grać 3 kolory. To każda jest na wagę złota. Dobra karta za 2 many. Warry Thespian. Być na pewno gram zielony i czarny. Jeszcze jeden Converter Beast. No, powolna karta, powolna. Ale jest value. Tworzy stworka 0-1. W kolejnej turze zastykujemy kolejnego stworka 5-5. Mamy krainę zielono-białą. Biorę. To znacznie ułatwia nam skonstruowanie dobrej bazy many. Okej, mamy Streetwise Negotiator. Wygląda to, że nici z rekina. Szkoda. Widać, że karty niebieskie nie są w ogóle dostępne. Tu możemy wziąć Consuming Eaterborn. Tenor Oilcaster. Nie wydaje mi się, że potrzebujemy 2. Mamy Herd Beast. Niech będzie. Mam 23 karty, czyli minus krainy 20. Talia teoretycznie byłaby już funkcjonalna. Przydałby się jeszcze jakiś ekstra umf. I nic istotnego na koniec paczki. Warring Legs Voice of Hunger. Aha, to jest ten starszy Warring Legs, który powoduje, że nasze krainy generują 2 razy więcej many, a krainy przeciwnika blokują się na jedną turę po użyciu. Niestety ta karta jest słaba, bo kosztuje 8, wtedy to ile kto ma many już nie ma znaczenia, ale mamy dwie zajebiste karty, czarno-zielone, Invasion of Lorwyn, Elvish Vatkeeper oraz rzadką kartę Grafted Butcher, która wzmacnia wszystkich Phyrexian. Mamy ich 4. Nawet wziął mu wszystkie te 3 karty. Oczywiście na tym polega draft, że nie można. Weźmiemy tą, gdy jest rzadka i kosztuje tylko 2. Ale gdyby któraś z nich wróciła, to się ucieszę. Mamy świetny removal, Deadly Derision. Niszczy wszystko za 4. Generuje nam skarb. Pozwala nam lepiej zbalansować manę w kulturze następnej. Mamy... O Boże. Atraxa Praetor's Voice. O.
karta wymaga czterech kolorów many. Ale sam ten potworek 4-4 latający, kradzież życia, Death Touch, Vigilance. Dobra, bierzemy. Zobaczymy, czy uda się zagrać. W takiej sytuacji Omnaf. Więcej koloru. Okej. Bierzemy Blighted Burgeoning albo Skittering Surveyor. One pozwalają nam wygenerować dodatkowe kolory many. Która będzie lepsza? Trudno mi powiedzieć. Może Skittering Surveyor. Ta jest szansa, że nikt jej nie wybierze i wróci. Surveyor można wygrać w każdej talii, więc jest... No, trudniej będzie go uchwycić. Tutaj mamy już bez szału. Nie chcemy za dużo grać kart niebieskich. Aczkolwiek Emoti, Mutagen Connoisseur całkiem spoko. Sądzę, że bezpieczne wyjście Aetherblade Ancient. Dotyk śmierci za 2 many. Świetny z kartą Cosmic Hunger. Kraina dwukolorowa, niestety czerwonego nie potrzebujemy. Tutaj mamy Zelda the Dawnwaker, to nie dla nas. Mamy szczura. No, kolor biały, że tak powiem, jest tylko dodatkowym kolorem. Wrzucanie kart przeciwnikowi z ręki w tym formacie. Chef's kiss. Mamy kartę znowu niebieską. Invasion of Amonkhet. Według mnie jest świetna. Dobierz kartę, przeciwnik odrzuca kartę. Samo w sobie, dobry efekt. A gdy pokonamy tą bitwę, możemy skopiować najlepszą kartę z cmentarza w postaci 4-4. Spróbujemy. Tutaj mamy paczka 8. Mamy Alabaster Horse Intercessor. To jest karta, którą możemy odrzucić, żeby dobrać krainę w kolorze białym. I teraz mamy Invasion of Lorwyn. Wróciło. Jest. To jest removal. I potencjalnie ogromny potworek. Teoretycznie. Nie spodziewałem się, że będziemy grać czterokolorową talię, ale no... Jakość kart jest ważniejsza. Wygląda to, że nie zdobędziemy tej karty Blighted Burge. No, coś tam. Która pozwala krajnie generować dodatkowy, dowolny kolor many. Mamy za to Tranquil Cove. Biały plus niebieski. Dobrze. Omnaf. Nikt nie chce Omnata. Do kolekcji. Opinion. Teraz za dużo kolorów. I ostatnie parę kart. Mało istotne. Teraz najtrudniejszy etap. Jak z tego stworzyć funkcjonalną talię? 47 kart, 4 kolory many. No, trzeba zrobić tu porządek. Więc tak. Wszystkie karty, które są białe. Ale nie są niebieskie. Wszystkie karty, które są niebieskie. I jeszcze nasz rekin. Hop in. Dobra. Ile mamy krain dwukolorowych? Mamy 4. 2 w naszych głównych kolorach. 2 generujące dodatkowo biały. 1 generujące dodatkowo niebieski. Mamy kartę Skittering Surveyor, która może dobrać nam wyspę. Alabaster Horse Intercessor może dobrać nam równinę.
Portent Tracker. Może, że tak powiem, skopiować. Pozwolić, żeby dana kolejna wygenerowała dwa razy ten sam kolor. Ale nasze wszystkie karty spoza naszych dwóch głównych kolorów wymagają tylko jednego punktu, niebieskiego albo białego. No bardzo dobrze. Jak dobre jest Chrome Host Seed Shark? Posortujmy sobie karty według typu. Teraz mam na górze potworki, na dole nie potworki. Mamy bitwa. Jedną bitwę. Ale super potężną bitwę. Ta bitwa pozwala skrzesić dowolnego stworka z mojego cmentarza. Za 5 many. Możemy najpierw nawet wykorzystać to w ten sposób, że wrzucimy do cmentarza takiego potworka jak Atraxa i potem skrzesimy ją za pomocą tej zdolności. Removal. No nie jest tak dobrze, jakbym chciał. Mamy Deadly Derision, Repurposing, Final Flourish, Cosmic Hunger. Potencjal i Collective Nightmare. Mogło być więcej. Ale no, nie ma co narzekać. Render Inert. Mam tylko jedną bitwę. Przepraszam, mam tylko jedną bitwę. Aha. Mamy 4 bitwy. Tylko, że to sortowanie. Źle. Źle. Więc mamy więcej. Mam jeszcze raz, dwa, trzy bitwy, które nie są stworkami na pierwszej stronie. Wydaje mi się, że ta bitwa... Z tej bitwy można by zrezygnować. Są sytuacje, w których może nie będziemy mieli tak dużo potworków. Trudno mi powiedzieć. Gdyż ten efekt na głównej, na pierwszej stronie jest dobry sam w sobie. To jest zawsze najtrudniejszy moment. Poskładać talię w całość. Z czegoś trzeba zrezygnować. Na pewno chcemy zagrać te wszystkie niebieskie karty. Wydaje mi się, że są na tyle potężne. Atraxa. Dla tych, co nie znają. Atrax Operator's Voice, podobno najbardziej popularna karta w trybie Commander. 4-4. Wszystkie kolory many poza czerwonym. Po jednym. Lata. Vigilance. Czyli blokuje po ataku. Death Touch zabija każdego jednym ciosem. Lifelink. Odwraca kradzież życia. Do końca tury Proliferate. Czyli wszystkie znaczniki plus 1 plus 1. Oraz wszystkie znaczniki na innych kartach na stole możemy zwiększyć. Jak istotne to jest? Wszystkie inkubatory mają znaczniki plus 1 plus 1. Inwazja Invasion of Moag daje plus 1 plus 1. Karty ze zdolnością backup mamy raz. Jedną. Dwie. Genialny z kartą Chromu Hossi Shark. Nie ma bata. Gram Atraxę. I Rekina. Co mam wyrzucić? Ta karta jest raczej dla nas krainą. Tak czy siak.
Jeszcze raz, niech mi to posortuje według ceny. Ta karta jest najmniej znacząca, mam dosyć dużo solidnych kart za 2. Render Inert jest genialny, mamy kilka super potężnych bitew. Ta karta jest świetna z Cosmic Hunger, Surveyor zostaje, Flower zostaje. Do tej karty nie jestem przekonany. Też nie chcielibyśmy zmienić naszych bomby, że tak powiem, mamy ich sporo. Więc wypad. Converter Beast, powolna. Tangled Skyline. Wydaje mi się, że z tego warta. Zyskuję 5 życia. To dużo. Nasze inkubatory mogą blokować jednostki latające. W kolejnej turze możemy złożyć Phyrexiana 5-5. Ten też jest świetny, mam dużo bitew. Wildwood Escort. Ten dodatek Creature Battle Card from Graveyard to your Hand. To też jest, kurde. Nie ma co wyrzucić. Możemy wrzucić jedno Converter Beast. Znaczy ta karta jest no bardzo powolna. Potężna, ale powolna. Po prostu trochę zostaje. Szczur. Odrzucanie kart jest dobre, ale nie mam żadnej synergii z poświęcaniem poza Final Flourish. Jeszcze raz. To jest nasz removal. Tu są karty za 3 lub 4. Tu są nasze karty za 5. Atraxa to jest trochę inna kategoria. Tak, bo nasza krzywa many. To powinien być na odwrót. Invasion of Lorwyn. To też jest removal. Cholera, no. Ten dinozaur. Jakbyśmy to powiedzieli, ma niską podłogę. Okej, okay. Low floor. Jeżeli przeciwnik nie ma artefaktu albo enchantment, który warto zniszczyć, a niektórzy gracze mogą nie mieć, to jest to po prostu 3-4 za 5 many, fatalnie. A zdolność haste, no znaczy nie będzie możliwości zaatakować w piątej turze z workiem 3-4 na... Dobra, wyrzucamy szczura. Ile mamy Phyrexian? 6 plus sam inkubatory. No to pewnie z 10. Ta karta też nie bez szału. Krainy. Wydaje mi się, że automatyczne przypisanie krain jest ok. Jeszcze dwie karty trzeba wyrzucić. Gram 17 krain na pewno. Tak? Nie ma za dużo dobierania kart. Możemy lepiej zagrać 16. Rozkład manę 12, 12, 3, 4. 41, bo to jest tak jakby kraina też. Jeszcze jedną kartę trzeba wyrzucić. Możemy wrzucić Merciless Repurposing ze względu na cenę. Albo ten typek z Death Touch. Albo tą inwazję. Gdyż czasami
Czasami sytuacja na stole będzie taka, że ta karta niewiele zrobi. Dobra, plus ma dwa kolory. Będzie o wiele łatwiej grać w ten sposób. Ok, to jest nasza talia. Atraxa na okładkę. Mój ulubiony rewers. Black Metalowa Wyspa. Let's go. Mam dwa nasze główne kolory. Dwa stworki za dwa many. No rekin bez wyspy. Your opponent kept the hand of seven cards. Zobaczymy, nie? On jest pierwszy. Dobra, mamy trzy krainy, więc przez długi czas mamy co grać. Spodziewamy się jakiegoś rycerza. Nic, może być kontra. Gramy kartę Warrior Thespian. Kod Druid 3-1. Okej. To była ta kontra za 2. Może być. Okej, jest rycerz. Jest wyspa. Czy warto zagrać rekina? Nie mamy żadnych kart, które nie są stworkami, więc niewiele nam to, że tak powiem, pomoże. Spróbujemy zagrać. Serpent Blade Assignment. Będzie 3-2. Dotyk śmierci. Czyli może wymienić się z każdym stronnikiem. Gdybym zagrał kolejnego rycerza, ten będzie 4-4. Więc dobra wymiana dla nas. Phyrexian Sensor. Ok, nie zaatakował. Mamy naszą bitwę Invasion of Tolvada. Tam nie jest dobra w tej sytuacji. Na razie zagrałem po prostu Converter Beast. Zero, jeden. Ale w kolejnej turze otrzymamy Phyrexianina 5-5. A stworek 0-1 wciąż można wykorzystać go do wykonania jakiegoś bloku. Nasz przeciwnik popełnił błąd. Chciał ogłuszyć dwa nasze potworki, ale coś mu się popieprzyło. Więc teraz zagramy rekina. I pas. Astral Wingspan, 5 many. Stworek zyskuje aurę. 2 plus 2 jest latający i dobierasz kartę. No dobra, niech ci będzie. Ok. Więc on pewnie zaatakuje. 5-5. Nie możemy nic zrobić. No blocks. Przeciwnik nie ma many. Transformujemy naszego stworka 5-5. Okej, genialnie. Ja zagram w tej chwili Merciless Repurposing. Ponieważ przeciwnik nie ma many, nie może tego skontrować ani zareagować jakkolwiek. To zniszczę tego stworka. Zyskujemy inkubator 6-6. Bo rekin tworzy inkubator o wartości
danego zaklęcia, instant or sorcery, za każdym razem, gdy zagrywasz. Możemy zaatakować tymi dwoma. W kolejnej turze mamy jeszcze skoki 6, 6 i 3, 3. Gotowości. Wygląda to dla naszego przeciwnika źle. Wyjeżdżę w Dominaria. Bitwa, dobierz kartę, 4 życia. Who cares? Ten tu Skywarden, lutający 2-2. Ok, na przeciwnik chyba jest w ciężkiej sytuacji, gdyż zagrywamy gościa 6-6. 3-3. I teraz Grafted Butcher. Niesamowity Lord. Zwiększa już Phyrexian o 1-1. I w momencie zagrania wszyscy zyskują zdolność Menace. Nie można ich zablokować jednym potworkiem, co praktycznie gwarantuje na zwycięstwo w turze kolejnej. Nasz przeciwnik słusznie zrobił, poddając się. Więc start zajebisty. Zobaczymy, co będzie dalej. Rekin wymiata. Jest też Phyrexianinem sam w sobie. Oczywiście nasza talia może mieć problem, jeśli dobierzemy krainę odpowiedniej kolejności. Mamy 4 kolory, może być różnie. Mamy wszystkie kolory w ręce. Hip. Zagrywamy dwukolorową krainę. Ta seria krain, nazywa się teraz ten Gainlands. Krainy zyskujące życie. Zawsze pojawiają się na stole obrócone. Ale zyskuje nam także jeden do życia. Warry Thespian. Możemy podejrzeć kartę z góry talii, gdy go zagramy albo gdy umiera. Jeżeli nam się nie podoba, możemy rzucić do cmentarza. Grafted Butcher. Ta karta wygrana poprzedni mecz. Absolutnie zostawiamy. Wild Racer. Ok, na razie nas nieaktywna. Możemy zagrać w tej chwili kolejną krainę dwukolorową. Mamy wszystkie kolory. Zagramy Grafted Butcher. No. Efekt Menes. Postrach by to przetłumaczył. Nic w tej turze nam nie dał. Nasz przeciwnik nie zaatakował. Przepraszam, nie zaatakował. Nie zagrał nic. Jest to bardzo podejrzane. Więc zagrywamy krainę, mam kolor niebieski. Możemy zagrać inwazję Amonkhet. Na razie zaatakuję po prostu tym kotkiem. Ile stworków ze zdolnością Flash? Nie za dużo. Muszę mieć kontrę. Ma kontrę na bitwę, no to będzie teraz smutno. No nie mogę po prostu spasować tury. Okej. To mamy przewagę na stole i przewagę kart. Co zmieniliśmy? Dwie krainy, Cosmic Hunger. My dobieramy kartę, czyli odrzucił las. Mam bardzo ładne krainy oraz Fitting Gorilla. Przeciwnik gra 3 kolory. Co to jest? Gorklaw, Terror of Quasizma. Jedna z legend starszych dodatków. Potworki o sile 4 lub większej są tańsze o 2. Groźne. Gdy atakuje, każdy stworek z siłą 4 lub więcej zyskuje +1/+1 i trample, czyli tratowanie. Więc mamy kartę Rednar Inert. Pozwala ona nam zniszczyć praktycznie bitwę i dobrać kartę. Ta bitwa dostajemy zombiaka 4-4, który staje się kopią
dowolnej karty w cmentarzu. Tak się składa, że przeciwnik miał kartę latającą i mamy latającego stworka 4-4 z jakąś tam ekstra zdolnością. Możemy zaatakować w sumie za 3. Przeciwnik na pewno nie zablokuje. Mam teraz za dużo krain. To niedobrze. Ale nasz Alabaster Force Intercessor, trudna nazwa, możemy go po prostu zagrać w kolejnej turze i tymczasowo się pozbędzie dowolnego potworka ze strony przeciwnika. 6 many to dużo za ten efekt. Ale i tak potężny, w szczególności w tej sytuacji na stole. Jest tak, że Phyrexian będzie miał plus 1 plus 1. Przeciwnik spasował. Więc 4, 5, 6, 7, 8, 9. Przepraszam. Co on ma w tej ręce do cholery? Potem zagramy krainę w kolorze zielonym, czarnym, zielonym, czarnym, czarnym. Whatever. Wolałbym, żeby zużył manę teraz, jeśli ma jakąś odpowiedź. Bo nie wiem, jakie ma sztuczki w zanadrzu. Okej, nasz przeciwnik popełnił chyba błąd, gdyż w odpowiedzi nie użył Gorklowa do tego, żeby... Jak to się mówi? Uruchomić wehikuł. Ambuchar może zostać jeszcze z tyłu. Może mieć kartę wrzuć stworka z powrotem do ręki. Double. Okej. No nie powiem. To było zajebiste. To było zajebiste. Dlatego przeciwnik nie zareagował. Rozumiem. Co to robi ta karta? Można w prędkości natychmiastowej skopiować dane zaklęcie, w tej chwili zagrywane, albo stworzyć kopię dowolnego potworka. Nasz przeciwnik atakuje. Co to może znaczyć? Oldred. What the fuck? Dobrze, nie zablokowałem. Shoulder to niedobrze. Tak się składa, że no możemy w kolejnej turze zabić naszego wroga. Jeśli nie ma odpowiedzi na coś latającego. 4-4. Sheoldred. Super potężna karta, ale co ona dokładnie robi? W momencie zagrania przeciwnik poświęca potworka. Jeśli przeciwnik ma 8 kart w cmentarzu, my nie mamy. Można ją przetransformować. Okej, wtedy mamy przejebane. Na razie to ok. Więc gramy instruktora. Instruktor daje nam 3 życia. Jeśli ma tą kontrę, Simulate Essence możemy zapłacić 4. W kolejnym turze można go przetransformować i wtedy zniszczy dowolnego potworka przeciwnika, który ma 3. Trzy zdrowia albo mniej. Okej. Przeciwnik miał jednak jedną jednostkę ze zdolnością Flash, ale nie latającą. Czy ma odpowiedź na latającego 4-4? To pewnie będzie pełen atak. Dobra. Aha, no tak, Gorklo daje Trample. Czyli te wszystkie potworki, nie możemy ich skutecznie zablokować. To jest 15 obrażeń. Możemy zablokować tylko tego.
Wygląda to źle. Mam dwa życia. Co tam masz? Okej, ma blokera. Atraxa. Trochę późno, baby. Czy to jest Phyrexian? Nie. Kurde no. To przegraliśmy. Gdybym wyciągnął Removal, a nie Atraxę, zniszczył tego stworka, zostawił na nas tył nasz potworek, moglibyśmy zniszczyć tego, tymczasowo przynajmniej, i atak za 4. Możemy przewrócić na stół Crafted Butcher, ale to nic nie da. Dobra, gramy Atraxę. Czy jest jakaś szansa? Nie, on znowu zadał nam 15 obrażeń. Mam 4 kradzieże życia. No nie wiem. Może zrobić coś głupiego, ale to jest raczej game over. Prawie nie ma potworków latających, które mają 5 zdrowia. No cóż, good game. No. Jeszcze miał removal. No dobra. Good game. Spoko. Zabraliśmy teraz za dużo krain. Jeżeli chcemy na sobie zwalić winę. Przecież mi grał dobrze. 1-1. Okej, okay, mamy znowu Crafted Butcher, tylko dwa kolory. You go first. Mamy removal. Potencjalnie removal. Jeżeli dobierzemy wyspę i cokolwiek innego, to Rekin może wygrać grę sam w sobie. Więc stawiamy. Jeden, jeden. Zbraliśmy trzecią krainę, ale jest to równina. Gram naszego rzeźnika. Smutnym 2-2. No i zobaczymy. Wyspa, please. Znaczy wyspa, najlepiej było dobrać kolejne czarno. Co to jest? Aha. Minus 2, minus 2. No dobra. Więc pas. Ma trochę bardziej agresywny start. Wybraliśmy kartę za 2. Trochę nie warto mi wszystko blokować. Ono może zablokować dowolnego stronnika. Zresztą no, dotyk śmierci. Nie chcemy blokować stworka 1-1 ani 2-2. Okej, ma takiego samego. Dobra. I pas. Dobrze, okej, super. Warrior to jest pian. Świetny bloker. I na górze talii jest las. Dobrze i źle. No ale potrzebujemy krainę. Wolelibyśmy, żeby to było wyspa albo bagno. Gdyż te dwie karty potrzebują dwóch bagien. Mając 4 many możemy zagrać Converter Beast.
i za dwie tury będziemy już mieli jakąś tam przewagę na stole. Na przeciwnik najwidoczniej gra tylko dwa kolory. No, to jest wada posiadania zbyt wielu kolorów w jednej talii. Ale uważam, że warto zaryzykować. To format nie jest błyskawiczny. Jak widzieliśmy, rzadkie karty mogą po prostu wygrać grę same w sobie. Tak było w poprzednich dwóch meczach. Tak jest w tej sytuacji. Glistening Dawn. Stwórz 2 i kombatory o wielkości X, gdzie X jest liczba krain. Czyli nasz przeciwnik w kolejnej turze będzie miał dwa potworki. 5-5. Bardzo niedobrze. Możemy równie dobrze. Jednego się od razu pozbyć. Nie. Zagramy Converter Beast. To jest powolne zagranie. To jest o wiele gorsza wersja tej karty. No nie oszukujmy się. Ok. Nasz przeciwnik pewnie zaraz zużyje manę. Dwa many. Transformuje ten inkubator w stworka o wielkości. Tu będzie odpowiednio 5-5. Możemy go zablokować. Ok, nie pomyślałem o tym, że ten dinozaur może zniszczyć inkubator. Prawie każdy talii są inkubatory. Więc jest trochę lepsza ta karta niż tą oceniłem wcześniej. Ok, przeciwnik dalej nie atakuje. Więc no, nie ma źle. Możemy poświęcić tego stworka 01, żeby przywrócić za 4 many rzeźnika z portem na stół. A lepiej jest zużyć kartę Render Inert, która może odjąć 5 punktów z bitwy albo na przykład z inkubatora i dobrać kartę, co w rezultacie po prostu go niszczy. Mamy drugie bagno. Bardzo dobrze. Okej, okay, no to jesteśmy trochę do tyłu, ale nie jest tragicznie. Przydałaby się jeszcze wyspa i wtedy jesteśmy w domu. W pewnym sensie Deadly Derision generuje skarb. Skarb to jest artefakt dający nam jeden manę dowolnego koloru. Przeciwnik dalej atakuje stworkiem 1-1, którego nam nie warto blokować. Mamy szóstą krainę. Niestety znowu jest to kolor zielony. Żeby zmaksymalizować manę. Ten koleś, 1-1, blokuje wszystkich, bo nie chcą stracić. Dobra. Zrobimy tak. Zniszczę za pomocą Deadly Derision Gitaxian Mindstinger. Ma 3-3 i dotyk śmierci. I gdy trafi nas, dobiera kartę. Teraz za ten skarb, jeszcze dwa many, możemy zagrać Rekina. Jeżeli przeciwnik ma removal, niedobrze. Jeśli nie ma, to zagrywamy tą kartę. Skam inkubator 6-6 i mamy przewagę. Okej, okay. Atraxa's Fall. Holy crap. No dobra. Przeciwnik wyciągnął inkubator 5-5. Czy zaatakuje? Nie zaatakował. Okej. Okay. Whatever, man. Mamy Wildwood Escort, który może nam dowolną kartę bitwy albo potworka przywrócić z powrotem do ręki. W późniejszej turze możemy przywrócić Rekina do ręki, ale tak nie możemy go zagrać. Tak, pas.
Ścięg pewnie się domyśla, że mam removal. A co ma zrobić? Kite Sail. Stworek zyskuje latanie. Dobra. Pewnie teraz zaatakuje. W momencie ataku zniszczymy go. Gdybyśmy zrobili to wcześniej, mógłby przełożyć te skrzydła na kogoś innego, znowu nas zaatakować. Mamy krainę. Niestety nie jest to kolor. Nie jest to kolor niebieski. Ale zyskaliśmy także inkubator 3-3. No, tragedii nie ma. Teraz zagramy lisa. Lis wyciągnie z powrotem rekina. Nie wyciągnę rzeźnika, gdyż rzeźnika można sobie przewrócić na stół, poświęcając tego typka. I pas. Teraz my mamy chyba lepszą sytuację na stole. O kurde, co to jest? O Boże. Największa jednostka latająca w całym formacie, która pozwala ci wyciągnąć dowolną kartę stali. Kosztuje 8. Co to jest? No oczywiście nie wiem, co to jest. Jest wyspa. Trochę późno. Na pewno to jest removal. Tak. Czy mamy szansę? W sumie to nie mam szans, bo tylko te dwie karty. Nie, mamy jeszcze jedną kartę, która może poradzić sobie z tym smokiem. Jedną. Invasion of Lorwyn. No nic, zakrywamy co mamy. Zrobię to teraz. Do samego tempo. No cóż, wyglądało to dobrze. A z tą kartą nie da się wygrać. Okej, przy tym zero gościa 8-8. Którego nie da się zabić. Czy nie da się go zabić zaklęciem? I ma taranowanie. Możemy przetransformować naszego agenta. Nie będę płacił życia. 4-4. Jeśli zaatakuje. Czy jest szansa, że mogę to przeżyć? Musiałbym zrobić jakiś gówniany blok, że tak powiem. Aha, on może go czymś latającym. No tak, no tak. Bez szans. Ma 9 ataku. Dobra. Dobra. No cóż. Przeciwnik dobrał
Kartę, z którą nie było żadnych szans. No cóż, na razie wygląda to trochę smutno. Mniej niż 3 wygrane to naprawdę kiepsko pod względem finansowym. Przydałoby się jeszcze wygrać parę. No cóż, gdybyśmy dograli, zagrali wcześniej tą wyspę. Dobrali wcześniej wyspę. Mieliśmy więcej inkubatorów. Przecież byłby w defensywie. Okej, okay, ta ręka jest smutna. Ale mamy. Bo nie mamy czarnego koloru. Mamy prawie same zielone karty. Mamy Surveyor. Może dobrać dowolny kolor. Potem Tracker. Ramp. Okej, okay, może być. Przeciwnik. Jedną kartę będzie odrzucał. Z pierwszej ręki. Co to za kotek? Nie, przeciwnik rzucił aż dwie. Niefortunnie dobraliśmy dwie krainy białe. To jest kolor zupełnie pomocniczy. A stwierdziłem, że zaryzykuję. Okej, okay, bitwa. Spójrz na trzy karty z góry talii. Dobierz kartę, która jest krainą lub kartą transformującą się. Na przykład bitwę albo potworki, tak jak na przykład Herbology Instructor. Przeciwnik dobrał krainę w kolorze białym. Ma trzy kolory i odrzucił dwie karty z pierwszej ręki. No, ja tego nie widzę. Potent Tracker. Ja tego nie widzę. Minus dwie karty. Problem. Okej, okay, ale wyglądam dobrze, bo dobraliśmy kolor czarny. Zagram gościa 1-3, który w miarę skutecznie blokuje. Typka 2-2. Biały. Troll 4-4. To już będzie trochę gorzej z blokowaniem. Przeciwnik nie atakuje. Słusznie. Inwazja Amonkhet. Kurde no. Ta karta się zmienia w co? Po transformacji. Bestia 4-4. Inne przetransformowane potworki mają tratowanie. Oraz osłona 2, czyli trudniej jest je zabić zaklęcie, trzeba będzie zapłacić. Możemy zagrać w tej chwili kartę za 5. Jeśli zagram kolejnego Surveyor, to nie ma skutecznego bloku. Możemy zagrać naszą własną inwazję. W turze dopiero następnej. Jak zagram Tangled Skyline. No cóż, no. Mamy wszystkie kolory. Okej. Okay. Nasz Sater ma super zdolność. Poza tym, że może wygenerować dodatkową manę, może zwiększyć ilość punktów defensywy na bitwie, jeżeli należy do przeciwnika, albo na naszej zmniejszyć o jeden. Przeciwnik nie może skutecznie przetransformować się w tej turze. Nie przewidziałem tego. Chyba, że zrobi tak. Okej. Okay. Chyba, że zrobi tak. No to jesteśmy trochę w dupie. No nie opłaca mi się blokować. Potrzebny nam jest removal. Już. Right fucking now. Come on. Jest removal. Który wymaga ekstremany.
ale jest ok. Czarny. On tap. Czarny. Mamy 6 many. Osłona 2. Musimy zapłacić 6. Ok. To jesteśmy w dobrej sytuacji. No cóż. To jest jakby problem z bitwami. Nie można być za bardzo w tyle na stole. Przeciwnik może wtedy przetransformować swoje bitwy. Bez trudu, mając o wiele większe stworki. Ale mam przewagę kart, wydaje mi się. Mam Render Inert i Whispered Hope, super. Gram inwazję Amonkhet. Przeciwnik odrzuci ostatnią kartę, którą ma w ręce. Ja wolę mu zużyć na to biały. Biały, niebieski, czarny. Czy to jest karta Instant Switch? To jest kontra. Tak się składa, że ja mogę zapłacić 4. Tak się składa, że ja mogę zapłacić 4. To jest różnica. To jest różnica 1 w przewadze kart. Już mamy tą bitwę. No na razie nie możemy jej przetransformować. Ale w następnej turze owszem. Mając Render Inert. Dobra. Dobra. Ciekawy mecz, ciekawy mecz. Baral. W tej sytuacji nieznaczący, 1-3. Cyknięcia są tańsze, who cares. Więc gramy Render Inert. Co się wtedy stanie? Dostaniemy zombie 4-4, który staje się kopią dowolnego stworka w cmentarzu. Co ma przeciwnik w swoim cmentarzu? Ma trolla. Nie wiem, czy ten troll można przetransformować. Ma rycerza. Tap target creature and opponent controls. Jeśli masz rycerza... No nie jest to... najpotężniejszy zombiak, jaki go można by uzyskać. Czy możemy zrobić to inaczej? Jak zagram Tangled Skyline, nie mogę tego zrobić. Daj mi czas. Zrobimy tak. Będzie to. Ten koleś. To znacznik 1 plus 1. Instruktor. Oraz nasz rzeźnik. Nie ma żadnych Phyrexian. Nie będziemy tym gościem blokować. Możemy odjąć jeden z punktów obrony bitwy. Nie można tego zrobić w prędkości natychmiastowej, więc czas teraz. Ok. Mam teraz gościa, który może zablokować każdego skutecznie. Możemy też zablokować tym. Jeżeli on zginie, możemy go wskrzesić jako zombie 4-4. Jak dobierzemy krainę, możemy przetransformować naszego instruktora. Będzie wtedy w stanie zabić dowolnego stworka, który ma 4 życia lub mniej, o ile nie ma osłony. 2, wtedy nie będzie nas stać. Przeciwnik chyba dobrał coś interaktywnego. Okej. To też nie neutralizuje naszego blokera. Ale ponieważ zmieniliśmy parę kart. Both players mill two cards. Cholera, mi się wydaje, że ja zrobię po prostu podwójny blok.
Podwójny blok. Moment. Tu mogę zrobić podwójny blok. Nie ma żadnych sztuczek. Już. Stracę gościa 1-2. A on 3-3. Zajebiście. I teraz. Teraz się zaczyna zabawa. Render inert. Wracamy bitwę. Wybieramy kartę. Dostajemy do Deka 4-4, który staje się kopią. Może być to Inga. Albo... ten typek. Jest 5-5. Bez Firexaninem dostaje bonus plus 1 plus 1. Możemy się pozbyć dowolnego stworka na polu bitwy przeciwnika. Będzie to ten największy. Musimy zapłacić dodatkowo 2, bo ma osłonę, ale tak myślę, że mamy wystarczająco many. Padusz. No i... i teraz... teraz możemy wręcz obrócić krainę w kolorze czarnym i zagrać jeszcze agenta. No okej. W kolejnej turze nasz przeciwnik ma przerąbane. Zależy co dobrał. Więc teraz. Transformacja. Kraina, transformacja, nie chcę płacić życia, bo i tak nie zagramy nic więcej. Zniszczymy gościa z kradzieżą życia. Atak. Ciach, ciach. 5, 5, 5, 5. A, on miał nawet więcej niż 4, 4, 5, 5. Wspomniałem o tej zdolności. Okej. Kolejna inwazja, która może mu dobrać kartę, krainę, bądź bitwę, bądź coś, co się transformuje. Zobaczmy. Jeżeli żadnej takiej karty nie znajdzie, no to smuta. To smuta. Dwa top, kraina. No to zupełnie nieznaczące moim zdaniem. Więc przeciwnik. Nic. Więc w tej turze... transformujemy... agenta. Nasz przeciwnik tam miga coś. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Jeżeli nie ma odpowiedzi, to przegrał. Piętnaście. No dobra. Spodziewałem się jakiejś sztuczki. Ale cóż. Okej. Nadbiliśmy ranking srebrny 4. Dobra. Mecze są dosyć długie i złożone. To jest nasz czwarty mecz, a wideo trwa już ponad godzinę. Okej. 4 zwycięstwa. To jest cel. To jest cel. Sama sytuacja. Nie mam koloru czarnego. Mam removal w kolorze czarnym. Przeciwnik zostawił sobie 7 kart. Jest pierwszy. Mamy natomiast ramp.
oraz Fixing. Możemy dobrać dowolną krainę stali, bazę podstawową. Jeżeli to bierzemy czarną, to świetnie. Chyba mam za dużo białych. Powinien zerknąć do tego po tej grze i to skorygować. Wolałbym wyciągnąć wyspę. Okej, na przeciwnik gra 3 kolory. Dosyć powszechne w tym formacie. Agent 1-1. Zobaczmy kolejną krainę zieloną. Satyr. Nie blokujemy. Aczkolwiek blok nie był taki głupi. Przeciwnik natomiast nie ma więcej krain. Okej, dobraliśmy czarną. To jest bardzo, bardzo dobrze. Wyciągamy niebieską. Mam wszystkie kolory tęczy. No. W cudzysłowie. Teraz pytanie, czy ma removal? Bo jak nie... Tak nie samo, że to wygrać. Ma rekina. Oh shit. Atraxa. Holy crap. Zrobimy tak. Zagram krainę. Czarny. Untap. Kupię dwa czarnego, ale mogę z jednego bagna wygenerować dwa za pomocą satyra i zniszczę tego rekina od razu. Zanim przeciwnik zyska z niego jakieś inkubatory. Można nawet zużyć ten skarb, żeby zagrać już w tej turze negocjatora. Mamy w sumie 6 krain, nie będziemy potrzebować więcej many, więc tak uczynię. Po prostu tempo. Negocjator to jest trochę dziwny stworek, bo ma 0-2. Ale zadaje obrażenia równej wartości jego życia niż ataku. Czyli w praktyce jest 3-3. Znaczy 2-2 plus 1-1, 3-3. Skomplikowane. Ale proste w praktyce. Więc w kolejnej turze możemy zagrać Atraxę. Ta zdolność Proliferate w sumie działa. Możemy zwiększyć siłę negocjatora. Nasz przeciwnik nie zagrał nic. Śmiem twierdzić, że ma removal. Więc... A co mam zrobić? Możemy też zagrać po prostu rekina. Możemy mieć też kontrę. No co mam zrobić? Nie ma kontry. No to... Zaatakuję. Nie będę atakował. Może mieć sztuczki. Pas. Mam tutaj kartę Final Flourish. Bardzo fajnie zaprojektowana karta. Też jest względnie fair. Stworek otrzymuje minus 2, minus 2. To możesz poświęcić artefakt lub stworka, żeby dać komuś minus 6, minus 6. To świetny stworek do poświęcenia. Na przeciwnik ma removal. Możemy w odpowiedzi użyć Final Flourish. To zabije agenta. Skam inkubator. Zawsze coś. On zginął. Nasz przeciwnik może teraz podejrzeć dwie karty z góry. Spodziewamy się, że jego talia jest bardzo kontrolna. Ma czerwony, czarny, niebieski. Wydaje mi się, że trochę źle dobrał kolory. Więc gram Atraxę. Kolorowa karta w turze szóstej. Gramy polamy inkubator. Możemy od razu zaatakować wszystkimi. Koniec tury. Chyba nasze stworki stają. Plus jeden, plus jeden. Więc nam dać atak, od razu zginie, co jest prawdopodobne. No to i tak zyskaliśmy coś.
stat jest field. Stworek traci wszystkie zdolności, jest 0-2. No dobra, mogło być gorzej. Wciąż może zablokować, ma znowu removal. Tak się spodziewałem. Bardzo kontrolna talia. No nic, atakujemy. 8 życia. Możemy podejrzeć kartę z góry, jest to removal. Lepsze niż kraina, ale ja nie potrzebuję tej karty w ogóle. Tak? Nie można mieć za dużo removal. No dobra, nie zostanie. Gdy przeciwnik zagra jakiegoś stworka, nie chcę tłumaczyć tej karty, Alabaster Host Intercessor może go zniszczyć. Nasz przeciwnik zagrał Gargla 9-3. Chcę skończyć, że mamy perfekcyjną odpowiedź. Minus 3, minus 3. Thank you very much. Gargle! Dobra, okej. Okay. 3 wygrane. Zagraliśmy Atraxę, zrobiła robotę, więc czego mogę chcieć więcej? Znowu to samo. Dwie krainy. Nie mamy niebieskiego. Mam znowu rekina w ręce. Mam natomiast trzy kolory. Można dobrać kolejną białą. O, jednak ja nie znoszę tego etapu. Mam dwie potężne rzadkie karty. Potężny removal. I stworka, który świetnie blokuje. Więc keep. Wyspa for the win. Tak, tam zabijam rekina, przywrócimy go z powrotem inwazją. Więc zagrywamy Balsamic Sands. Jeden życia, pas. Dobra, dobraliśmy drugą krainę. Ponieważ nie pozwoli nam to zagrać rekina w turze trzeciej, po prostu zagramy bagno. Negocjator będzie 3-3. Akurat ten kotek świetnie go blokuje, więc mamy stabilną sytuację na stole, możemy go zabić. Możemy też dobrać kolejną krainę w ten sposób. Nie będę udał, że mogę sztuczkę. Okej. Okay. Więc w kolejnej turze możemy zagrać The Lunarision albo Final Flourish. Tą kartę lepiej zostawić na jakiegoś ogromnego potworka, gdyż niszczy każdego. Z drugiej strony skarb pozwala zagrać rekina albo Atraxę, gdybyśmy takową dobrali. Cameo Whispered Hopes. No blocks. Co robi Cameo Whispered Hopes? Przypomnijmy sobie. Gdy dasz stronnikowi znacznik +1/+1, otrzymuje dodatkowy, czyli podwaja ten efekt, jeżeli jest tylko jeden. Może dodać nam i generuje dodatkową manę. Potężna karta, czy jest warto ją zabić teraz? Dobraliśmy Scattering Surveyor. To nie jest koniec świata. Więc na razie po prostu zaatakuje. Oczywiście on nie zablokuje. Zagramy naszego dziabdziaka i dobierzemy wyspę. Więc tym razem z kolorami się udało. Mam 4 kolory online. W kolejnej turze mamy combo rekin plus removal. Możemy zabić stworka nawet 6-6. Ok, Umori the Collector.
potworek dużego rozmiaru. Twoje potworki są tańsze o jeden. Dobra, tak zrobimy, jak powiedziałem. Możemy też użyć inwazji, żeby wskrzesić tego alabestrowego gościa. Nie, wolałbym zrobić mając rekina na stole, więc gramy rekina. Musi nam zostać czarny kolor. Tak też jest. Teraz nie potrzebujemy dwóch równin. Final flourish. Zrobimy to natychmiast, bo przeciwnik nie ma many. Poświęcimy naszego stworka lunetę, żeby zabić Umori. Wiemy. Inkubator. Przeciwnik musi zdjąć ze stołu rekina, inaczej ma przerąbane. Mamy dwa potężne zaklęcia. Okej, zagrał tego potworka, nie wiadomo dlaczego natychmiast. Okej, miał odpowiedź. Miał odpowiedź. No blocks. Więc my go po prostu wskrzesimy. Invasion of to, Invasion of Torvada, ale czy nie lepiej byłoby? Nie. Rekin. Get over here. Czy ma jeszcze jeden removal? No zielony nie jest kolorem, który ma removal. No. Come on! Jedyna karta. W sensie wymienimy, bo ma 4 ataku. 2 życia, bye bye. Oh, fuck. Inkubator będzie 2-2. Wzmocnimy go do 3-3. Mamy dobry atak. Chcemy koniecznie obrócić tą bitwę, gdyż to prawie gwarantuje na zwycięstwo. On pewnie zablokuje króliczkiem. Króliczek można go z cmentarza zagrać, znaczy można go wyrzucić z cmentarza i dać komuś +1/+1 dwukrotnie. To jest w sumie +4/+4. Mam dobry blok. Przeciwnik przetransformował. Kurde no. Nie wygląda to dobrze. Przydał być nam jakiś tani potworek. Niestety. W jakiej kolejności to działa? To by się przydało zapytać sędziego. Ta karta niższa stworka daje ci artefakt. Czy będę mógł poświęcić ten artefakt? No, muszę spróbować. Jeżeli to działa, to wygramy. To jest game over. Full control. Tak, mogę poświęcić ten skarb zamiast potworka. Zajebiście. Mam 5 ataku. Obracałem bitwę. Bitwa zamienia się w enchantment. The Broken Sky. Co turę zyskujemy? Duszka 2-1 z kradzieżą życia. Inne. Okay. Whatever. Inkubatory mają też kradzież życia. Mam super skuteczny blok w tym miejscu. Przeciwnik chyba z desperacji zaatakował. Chcąc zobaczyć, co jest na górze talii. Dobraliśmy za dużo krain, ale no jesteśmy w lepszej sytuacji niż przeciwnik. O wiele lepszej. Jak mam za dużo krain, wydaje mi się, że warto zostawiać je w ręce. Już przeciwnik, no, nie wie, czy blefujemy, mając jakąś sytuacyjną kartę. Okej, dobra. Good game. Ta interakcja, że mogliśmy poświęcić wygenerowany z Deadly Derision skarb zamiast potworka, co pozwoliło nam
przetransformować bitwę w jednej turze. Grał nam mecz. Okej. Okay. 4 zwycięstwa. No zajebiście. Gram dalej. I znowu mam złe kolory w ręce. A mam trzy krainy. Dobraliśmy w końcu Cosmic Hunger. Mamy też combo z Etherbite Agent. No, nie opłaca się tego odrzucić. Mamy chyba jeden za dużo w równinę. Znowu zapomniałem to sprawdzić. Taki ze mnie pro karciarz. Dobra, okej. Okay. Mam niebieski. Pierwszy raz chyba dobraliśmy tą krainę. Nie przypominam sobie. Gram zielony. I... Tespian. Jeżeli mi to jest na górze. Jest to bagno. No to musimy wziąć. Podejrzewam za dużo krain, a mamy wszystkie kolory. Więc cokolwiek nie dobierzemy, możemy zagrać. Mam removal. Mam niebezpiecznego stworka. Więc atak. Czyli coś ma. Okej, okay, whatever. Więc teraz zagramy tą krainę, żeby zmaksymalizować manę w kolejnej turze. Już w tej turze wystarczy nam 2 na satyra. Orton Tracker w kolejnej turze mam 5 many. Możemy zrobić combo. Agent plus Cosmic Hunger. Cosmic Hunger zadaje obrażenia dowolnemu celowi. Przepraszam. Innemu potworkowi albo bitwie równe atakowi danego stworka, ale jeśli ma dotyk śmierci, to każdy stworek zaatakowany w sposób od razu umrze. Nasz przeciwnik zagrał wróżkę 2-2, która lata. Nie jest jakiś bardzo groźny przeciwnik. Więc gram agenta. Czy warto zaatakować? Każdy gracz mieli 2 karty. Możesz wtedy potworka lub bitwę położyć z powrotem na górę talii. Bo może to się nie zdarzyło. Ale jak nasz kotek umrze, to też jest ok. Dobra. Przeciwnik się nie wymienił. Mamy za dużo krain. Dobraliśmy 6 plus satyr jest praktycznie 7. Musimy dobrać coś ekstra. Coś ekstra. Najlepsza karta to teraz byłoby co? Inwazja Amonkhet? Inwazja Kamigawa. Inwazja Kamigawa. Nasz przeciwnik ogłuszy satyra. Okej. Okay. Teraz będzie chciał pewnie szybko obrócić tę kartę. To chyba moja ulubiona bitwa. Na jedną turę praktycznie wyklucza z walki jednego potworka. Po obróceniu staje się ninja latającym 2-3, który dobiera kartę trafiając bohatera lub bitwę. Super potężny efekt, ale nie pozwolimy przeciwnikowi na to, żeby otrzymał tego ninja, niszcząc jego wróżkę w podpowiedzi. Okej, okay, teraz najlepsza karta do brania to byłaby nasza inwazja, która wskrzesza stronnika. Wskrzeszenie którykolwiek z nich byłoby ekstra. Dobraliśmy Tangled Skyline. Możemy w tej turze przetransformować naszego agenta. Stanie się 3-3. Gdy trafi przeciwnika, dobiera kartę. Więc wybieram kartę od razu. To jest zajebiste. Samo w sobie, plus no, przeciwnik ma 8 życia i musi się go pozbyć, więc się go pozbył, ale za 5 many, więc mamy wciąż przewagę tempo. Mam Render Inert, no niestety
Nie jest to zbyt pomocne w tej sytuacji. Tej karty jeszcze nie zagraliśmy ani razu. 5 życia. Twoi Phyrexianie mają Reach, czyli mogą dosięgnąć jednostek latających. Jesteśmy w stanie nawet przetransformować go na koniec tury. Przeciwnik ma czarne, niebieskie, na pewno będzie miał jakieś machlojki. Agent, ok. Agent i co jeszcze? Oracle of Tragedy. 1-3. Dobierz kartę, odrzuć kartę. Nasze dobrze coś dobrze blokuje. Więc ja teraz przetransformuję nasz inkubator. Inkubator może przetransportować natychmiast. Jeżeli przeciwnik ma odpowiedź, będzie musiał zużyć manę teraz. Wtedy nie będziemy żadnej many w naszej turze. Zebraliśmy praktycznie kolejną krainę. To niedobrze. Na przeciwnik ma niestety dobre bloki. Kurwa no. Ma dobre bloki. Ale... ma 5 życia. Och. Wydaje mi się, że jedną turę, że tak powiem, jeszcze sobie odpuścimy. Może ma kontrę? Jedną turę sobie odpuścimy. Tą kartę w najgorszym razie, jeżeli nie ma żadnego celu, możemy zagrać na cokolwiek, żeby po prostu dobrać kartę. A gdybyśmy zagrali bitwę, to może być to game over. Możemy zaatakować kościem 3-1. Teraz. Możemy, możemy. Pewnie zrobię blok tą panienką. Ok. Gdy ona umrze, to też może dobrać, odrzucić kartę. Natomiast podejrzymy, co jest na górze talii. To jest nam bardzo na rękę. Jest to kolejna kraina. To jest kolejna kraina. Absolutnie nie chcemy jej dobrać. Więc to była dobra wymiana. Użyjemy satyra, bo inaczej nie będziemy nim blokować. Żeby dać jeden punkt obrony tej bitwie. I tyle. Liczymy na dobrą kartę na szczycie talii. Albo removal, albo jakąś bitwę. Inwazja i niszcza. To jest removal i bitwa w jednym. Niestety. Ale tak przeciwnik nie ma dobrego ataku ani bloku w tej chwili. Coś ma jeszcze za dwa many. Coś ma. Co ma za dwa many? Whatever. A to plus 4 plus coś tam. Tak, przeciwnik sprawdza 4-3. Dobierz kartę. Okej, niedobrze. Więc zagram tą kartę tylko po to, żeby dobrać inną. Whatever. I jest to Street Fighting Negotiator. Okej. Możemy dać 1 plus 1 i tymczasowo ten bonus, że stworek zadaje obrażenia. Na pewno atakujemy tym. Stworek zadaje obrażenia swoim zdrowiem, a nie atakiem. Czy chcemy użyć zdolności satyra, żeby dać jeden zdrowia tej bitwie? Wydaje mi się, że to nie ma sensu, bo przeciwnik może i tak przetransformować agenta.
Jeżeli go przetransformuję, mamy tutaj blok. Jeżeli przetransformuję którąkolwiek z tych bitew, no to będzie ciężko wygrać. Kurde, tak dużo krain w tej grze. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 i pół, 11. Och. To zmusza transformację. To kosztuje 4 many. No dobra. Jakby coś to możemy zrobić. Nieskuteczny blok negocjatorem. Kaj kraina to nic nie daje. Lumfak Muller. O dobra. No to dupa. Ma menes, nie możemy go zablokować. Zostaje dwa zombie. To będą najlepsze karty, które mógł zagrać w tej okoliczności. Okej. No to źle. No to źle. To jeszcze nie jest koniec, bo przeciwnik ma tylko 2 życia, a mamy 26. Więc ani nas zabije, to trochę potrwa. Przeciwnik teraz będzie sobie generował zombie w każdej turze. Może wygenerować 2 zombie w kolejnej turze. Więc wygląda to źle. O kurwa. That's magic, baby. Tak? Znaczy to jest do wygrania. To jest do wygrania jeszcze. Możemy dobrać też jakąś jednostkę latającą, jeśli nikt nie będziemy removal przez jedną turę i wystarczy. Znaczy, to nie pomoże, bo przetransformuję pewnie teraz tą bitwę. No, zaatakuj oboma, tak? Tymi dużymi. 3, 3, 5, 5. Nie zrobił tego? Come on! Stary! Masz blokerów. Ok, przeciwnik popełnił błąd. To daje nam nikłą szansę na zwycięstwo. Zabrać mi inwazję Amonkhet. To nie jest najlepsza karta. To praktycznie dobiera nam kolejną kartę. Przeciwnik jedną odrzuca. A, jednak ma jedną. Jedną odrzuca. Albo użyje kontry. Jest jedna kontra, maksymalnie dwie grywalne w tym formacie, bo tą najlepiej grywalną możemy zapłacić. Więc przeciwnik odrzuca tą kartę, którą ma w ręce. Jest to Gierbitny Kraken 6-5-6. Więc teraz mamy rekina. Ale nie mogę go zagrać bez używania zdolności satyra. To podejrzewam, miał jednego blokera mniej. Co mam zrobić? To jest nasz Wincon. Untap target land. Come on. Come on. Użyj tego w końcu. Dobra. Rekin, go. Whatever. Jedna tura, jedna karta. Okej, okay, jest to stworek latający. To niedobrze. Fuck. Może go też przetransformować od razu. Ile? Tak, 4, 5. Nie, nie może. Nie może. Musi zapłacić 2 życia, bo nie ma zielonej many, więc tego nie zrobi. Ale masz tutaj atak po prostu wszystkimi. Przeciwnik sobie popełni 2 błędy. Drugim błędem było zagranie analityka. Zamiast tego lepiej byłoby stworzyć nowe 2 zombie. Ok. Jeżeli on obróci tą inwazję, zostanie latającego 2-3.
To już nie będę miał... Musiałbym dobrać dwa razy removal pod rząd, żeby się przebić. Okej. Ten ma menes. Więc przeciwnik popełnił znowu kolejny błąd. Ilu ich atakuje? Czterech, tak? Więc mam tutaj jeden blok. Drugi blok. Trzeci blok. On nie ma kart w ręce. Dostanie tej inwazji jeden życia. Dwóch zombie zabije za darmo. Ten negocjator niestety umrze nieskutecznie. Ten przejdzie, no nie mogę zablokować tak czy siak, bo ma menes. Potrzeba co najmniej dwóch blokerów. Tak, 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 tak. Inwazja zostaje z jednym punktem. Powinien był zaatakować jeszcze którymś z tych. Może chciał mieć trzech blokerów, no ale nie potrzebuje blokerów, może stworzyć więcej zombie. Z pomocą tej zdolności, The Lich of the Dead. Teraz zabieramy removal. Duża szansa. Game over. To jest Atraxa. Atraxa to nie removal. A nasz przeciwnik teraz musi... Musi zablokować rekina. Tym latającym. Come on. Bo inaczej game over. Dobraliśmy Atraxę. Atraxa jest świetnym blokerem. Ma kradzież życia. Co jeszcze nam wydłuża czas i jest latająca. Przeciwnik potrzebuje teraz dwa removal. Whatever. Proliferate. Możemy dodać, o właśnie. Plus jeden, plus jeden. I nawet możemy zwiększyć punkt obrony bitwy przeciwnika o jeden. Więc potrzebujesz dwa removal. Come on. Come on. Nawet nie blokuje. Nie blokuje Atraxom. Zablokujemy tylko tutaj. Żeby zdjąć tego gościa z ryzykiem śmierci ze stołu. Come on. Reszta, who cares. Staniesz tego lepącego na 3. Więc nie dwa remulo, jeden remulo wystarczy. Masz jedynego latającego blokującego. No albo stworek latający, też daje mu jedną turę. Okej, okay. Dobierz kartę, odrzuć kartę. Napięcie rośnie. Dobrze, że nie zablokowałem. Dobierz dwie karty. Okej, okay, ale za jeden co? Wygląda na to, że good game. Gdy braliśmy rzeźnika, który dałby naszym Firexianinom, czyli naszym dwojgu latającym menes. I tak nie mógłby ich zablokować. Kurde, ale mecz. Na krawędzi. Na krawędzi. Atraxa for the win. Bardzo dobrze, że nie zablokowałem. Bo przeciwnik miał kartę. To się nie spodziewałem. Ta karta może zaskoczyć. A to byłby koniec.
Być może. Już demonstruję. Zniszcz stronnika, który otrzymał obrażenia w tej turze. Dobierz kartę. Jakbym zablokował Atraxą, mógłby chociażby zombiaka 2-2, to by zabił Atraxę, dobrałby kartę. Albo gdybym rekinę zablokował, spodziewałem się jakiejś sztuczki, tak? Dobrze. Wciąż byłoby do wygrania, biorąc pod uwagę, że dobraliśmy rzeźnika. Rekin zyskałby Menes, nie mógłby go zablokować ninjom. To i tak byśmy wygrali, tak czy siak, ale nie wiem, jaka była następna karta. Dobra, niepotrzebnie się rozdrabniam. 5 wygranych. I znowu zapomniałem sprawdzić, ile mamy tych równin. Po prostu... Okej. Okay. Mam wszystkie kolory. Mam znowu rekina. Tym razem możemy go zagrać w turze trzeciej. Mam agenta. Blokuje dobrze. Okidoki. Więc czarny. Więc użyję tę turę, żeby dobrać po prostu równinę. Już agent na razie jest niegroźny. Dwa niebieskie. Fuck. Większość osób, znaczy wiele osób po prostu używa tego zaklęcia Assimilate Essence za 2 many z kontru i stworka, chyba że przeciwnik zapłaci 4. Spróbujemy to przeforsować na innej karcie. Zagram Worry to Spian. Przeciwnik nie ma tej kontry. Jungle Hollow, nie potrzebujemy więcej krain. Przeciwnik jeszcze nie wie, że mam niebieski kolor. Możemy zagrać Atraxę w tej turze. Let's go. Atraxa w turze czwartej. Z podstawowymi krainami. Game over, man. Okej. 6. 6 wygranych. Ale bym się wkurwił na to po drugiej stronie. Jaka jest szansa, żeby mieć 4 krainy w 4 różnych kolorach? Podstawowe w turze czwartej. Dobra. Ostatni mecz, tak czy siak? I znowu kolory mi się nie zgadzają. Mamy bardzo potężny removal. Mam coś do zagrania w drugiej turze. Ten agent po prostu siedzi w naszej startowej ręce prawie za każdym razem. To patrzymy na to. Plains Cycling. Odrzuć tą kartę, dobierz równinę. No znowu nie potrzebuję dwóch równin. A co mam zrobić? Keep. Zielony, czarny. Hello. Oh fuck. Oh fuck. Gdy ten stronnik otrzyma znacznik +1/+1, dobierz kartę. Raz na turę. Ma też Vigilance, czyli zostaje na bloku. Nie, muszę zagrać chyba agenta, żeby go potencjalnie zablokować. Z drugiej strony będę potrzebował trzecią krainę. Nie wiem. Ta karta jest w stanie sama wygrać mecz. Potencjalnie. Mamy removal, który kosztuje 6, więc to daleko. Scarred Barrens. 3 kolory po stronie przeciwnika.
Znaczy, negocjator. O nie. O nie. I dobra. Fuck. Przynajmniej mam tu dobrą wymianę i zniechęcam go do ataku. Nie wybraliśmy kolejnej krainy. Niedobrze, więc musimy zagrać niestety. Użyć zdolności Plane Cycling. Nasza druga bazowa równina. Jest dosyć dużo kart, które dają plus 1, plus 1. Jeżeli dobierze z tego 3 karty, to możemy się nie pozbierać. No i kolejna. No i jeszcze jedna. Come on. No blocks. I gdy bierzemy w kolejnej turze bagno, to jeszcze, że tak powiem, jest okej. Okay. Instruktor znośnie blokuje negocjatora. Czyli ma krain 5. I kolejna. 5, dobierz po prostu. Dream come true. No nie powiem, nasz poprzedni mecz też był bardzo nie fair. Z jakiegoś tam innego powodu. Przeciwnik może też nie dobrał drugiego koloru. Miałbym tylko 3 wyspy. Drugiego koloru krainy, znaczy się. Więc bagno. I nie miej tego zaklęcia protekcji. To jest removal. Ale niewystarczający w tych okolicznościach. Fuck. Okej. Okay. Króliczek. Tak, karta za 2 many, dobierz 4 karty. Jest 6-6 teraz. Mógł teraz zaatakować po prostu, żeby zdjąć tego agenta ze stołu. Zaatakuje tym. Nie, no dobra. Liczę teraz tego drugiego gościa. Co to on ma jeszcze? O! Ładnie. W sumie dobrze, że nie zrobiłem, nie użyłem tej karty Collective Nightmare najpierw. Bo bym mógł bez poświęcenia stronnika dobrać 2. Masz jeszcze raz? Corrupted Conviction. Dobra. Nasz przeciwnik zasłużył na wygraną. Good game. Okej. I tak ta wyprawa była wyśmienita. Liczę na 4 zwycięstwa. Jest 6. 4 kolory. Jakoś pykło. Gry były emocjonujące. Ataxa wygrana. 2,5 meczu albo 3. Inwazja Amonkhet też. Nie zagraliśmy ani razu inwazji Lorwyn. Mieliśmy jedną równinę za dużo. Jakby to było bagno, to byłoby lepiej. Tej karty nie zagraliśmy ani razu. Ani tej. Wonder Inert. Świetnie, jak masz dużo bitew. Dobra. To byłoby na tyle. 6 wygranych. Jesteśmy zajebiście do przodu. Z diamentami. No to co? A Atraxa? Atraxa jest świetną kartą do trybu Historic Brawl.
Można stworzyć różne ciekawe talie na bazie jej jako dowódcy. Więc to, że zgarnęliśmy ją po prostu za darmo. No, nie będę narzekał. Traxa. No, wiadomo, o co chodzi. Tu już Magic the Gathering trochę nie Arena nie współpracuje. No to byłoby na tyle. Do zobaczenia.